I co? I wtedy już awizacja ich nie pili i Tacho ich nie trzyma? Barany. No to bum, zjeżdżamy na ostatnią możliwą stację w Danii, żeby u Szwabów przypadkowo nie zostawić żadnych pieniędzy i żadnego VAT-u, bo to wszelkie zło, co się dzieje na świecie, to jest przez Szwabów. Więc tankowanie, sikanie, jeszcze tutaj coś z tą moją lokalizacją jest nie halo, ale to sobie zaraz ogarnę i jadymy dalej. No to po zrobione 386 km, tak, na 28 litrach, 28,5, bez jakiegoś tam grosika, zaraz zobaczymy, co to ta babka tu zjadła. Na szybkości, jeszcze pójdę tylko siknę, o, wiatraki stoją. Sobie do transportu, bo to w nocy gabaryty pojadą. Ojejku. No i co to tutaj nam powie? Że... Ile to ja mówiłem? 28,47. 28,47 dzielone na 3,86. 7,3 litra. Jechałem tak nie szybciej niż licznikowe 160. 7,3? No 7,3 jak żywe, 1,8 silnik. Nie ma źle. Dobra, idę, siknę i będziemy jadymać dalej, tylko tu jeszcze poogarniam kwestię tych innych tutaj map, żeby żona wiedziała, gdzie jestem. No, to zjechałem sobie z autobanu tutaj na jakąś landówkę, to jest parę kilometrów, aha, 24 kilometry, później na A21 wyjeżdżam, ale po prostu miałem się nie denerwować, ale kurwa mać! Polactwo na drodze, nawet jak jedzie ciężarówka i wyprzedza ciężarówkę, to nawet nie trzeba patrzeć na rejestrację, po prostu polactwo. Chuj tam, że ktoś normalnie ten jedzie 140 na godzinę, czyli 40 km co najmniej szybciej, to nie, on cymbał jedzie, bo jemu się upierdoliło w tym głupim łbie, że on na dniówce będzie normalnie 3 minuty wcześniej na miejscu. Po prostu to jest jakiś dramat. Ja rozumiem, że awizacje są napięte. Ja rozumiem, że trzyma Tacho, ale czas pracy jest dla was. Nie dojedziesz, no to nie dojedziesz. To niech się po prostu spedytor martwi i niech może sobie troszkę weźmie jednak marginesu, że będzie się troszeczkę później na miejscu. No, a miałem się nie denerwować. W ogóle miało być spokojnie, w ogóle miało być langsam, no ale jak kurwa się nie denerwować, no? Gdzie przez Niemcy się jeździ, generalnie zawsze się dobrze jeździło. Dańczycy jadą sobie spokojnie. Niemcy jadą sobie spokojnie. Kogo tam jeszcze, jakiegoś Hiszpana, Francuza widziałem w ciężarówce, ale jak na lewym pasie, to Polak. Po prostu powinien być totalny zakaz wyprzedzania przez ciężarówki. Wszystkie, wszędzie, koniec. I mówię to z perspektywy takiej, że całkiem możliwe, że w przyszłym roku ja zacznę jeździć ciężarówką. Chyba że wtedy zmienię zdanie, odszczekam, oczywiście, że odszczekam. Ale normalnie... Och, myślałem, że kierownicę ugryzę. Dobra, już się wyspokajam. No, także na miejsce mam jeszcze 5,21 i 4,57 jazdy, czyli 5 godzin niecałe. Miałem być 20:20 na miejscu, no ale zatrzymałem się tam pod koniec dań na tankowanie, jakieś sikanie, jeszcze coś tam w telefonie mąciłem. To się dość szybko zrobiło 40, no ale już 12 minut urwałem, ale to naprawdę nie ma stresu. Babka 180 leci, chciała więcej, ale sobie przypomniałem, że przecież mam zimówki z indeksem prędkości T. A już czasy swojej świetności mają mocno za sobą, więc trzeba było odpuścić, także pewno w drodze powrotnej, jak już babka będzie zrobiona i dotarta, czyli to będzie...
na wiosnę, oby. W przyszłym roku to wtedy zrobimy tutaj ten Top Speed Germany i sprawdzimy, ile babka po remoncie łyknie. Znaczy ile łyknie, ile pojedzie. Chociaż babką się tak do 160 się jeździ ok, w miarę tam tak czuć, że jest panowanie nad tym pojazdem, że to siedzi. Ale powyżej 160 to już samolot jest. To... No, ale troszkę tam katalizator wypalony. No, bo to babka w takiej trasie to 5 lat nie była. Się mi tak zdaje. Chyba 5 lat temu. Byłem nią w Polsce. Byliśmy. Bo to Tom jechała wtedy... Żona. Ja jechałem niebieską, a to jechała żona. No, także taka mała aktualizacja. Tutaj lądówka, niby ekspresówka, niby stówę, ale jest 20 km, to sobie może pojadę za tym ciężarówkami. Chociaż tam jakiś, już bez epitetu, prowadzi ten peleton. O, tu już się gość, widzę, denerwuje przede mną. Już tam zaczyna wyglądać, ale to się raczej za wyprzedzanie nie weźmie. No bo można jechać stówę, a my jedziemy jak te pochwy 65. No ale nic, dobra, nie truję, coś tutaj słucham. Aha, nie truję. No, bo żona moja, dochodzenie owiec, razem z bratem, oni wciągają te podcasty kryminalne. W ogóle nie lubię słowa podcast, ale pewno będę używał. No i gdzieś tam posłuchali w ogóle jakąś taką, ta laska mówi strasznie monotonnie i usypiająco, nie będę jej słuchał, ale byłem zaciekawiony tym, bo tam była jakaś taka akcja, że gość miał zabić, chciał zabić swoją tam, nie wiem, czy to żona już była, czy partnerka, i najpierw coś tam mącił z gazem w domu, nie udało się, i później pojechali na skoki i coś tam jej pomajstrował przy spadochronie. Dość taka historia generalnie dziwna, no ale to jak ona się tam w ogóle wypowiadała, jak ja słyszę, że wyskoczył z samolotu i pociągnął za linkę. Za jaką ty linkę ciągniesz? No, by się tak doedukowała troszeczkę. O, na Skydive atmosfera by ze Iwana chwilę posłuchała i już był na pewno fajniejszy ten vlog do słuchania, o, a nie żaden podcast. No, a teraz co? Grubego włączyłem i że zmiana narracji w Polsce dotyczące konfliktu na Ukrainie. Ciekaw jestem, ale w ogóle chyba za chwilę to się trzeba na jakąś muzykę przełączyć, bo dość tego pieprzenia. No, a wracając jeszcze do tych kierowców. I proszę, tam jakiś maszynista, bo to jednak ciężarówka, jedzie 60 i jakoś tym dwóm się tutaj nie śpieszy nagle, a można jechać stówę. No i czemu nie wyprzedzają cwaniaki? No. No, właśnie. I co? I wtedy już awizacja ich nie pili i tacho ich nie trzyma? Barany. Ha, to że granica przejechana. Już dość chwilę temu tylko akurat telefon miałem. Jest godzina 19, no to była gdzieś 19.20, czyli jechałem 8 godzin i 20 minut i miałem 2 czy 3 sikania po drodze. No, ale za chwilę mi się zapali rezerwa, na S3 wjeżdżam. A mam 534 km, a tak jak się jeździ normalnie, to się na tym zbiorniku robi ponad 800. No to chyba troszkę sobie chyba babka zjadła. No ale nic. Pomalutku sobie mam jeszcze na miejsce 104, także już w ogóle sobie jadę tak bardzo, bardzo, bardzo lajtowo. Gdzieś jakieś jeszcze tankowanie będzie trzeba uskutecznić. Gorzów Wielkopolski 84, no to bajeczka. Tak jakbym się spiał, to w pół godziny do zrobienia, ale mnie tu zaraz jakaś grupa speed by mnie tutaj spacyfikowała. Ojku, moi drodzy, no to co? Gorzów Wielkopolski. Myślałem, że dojadę całkiem, że tak powiem, na miejsce bez tankowania, ale wolałem nie zrobić jakiejś lipy. I zobaczmy, co to się tutaj w ogóle stało ze spalaniem, bo
Troszkę było ciśnięte. 52,89. 50,89 dzielone na 6,17. O! To wcale nie dużo. To myślałem, że jest grubo ponad dycha, a jest 8,5. Wcześniej było 7,3. No to w sumie spoko. Tyle. Jadę już do... Na miejsce mam 17 km. W ogóle co za akcja. Piwo kupiłem na CPN-ie. Wiem, że to mnie dziwić nie powinno, ale to dość dziwne jest. A zwłaszcza jeszcze o takiej porze, bo w Norwegii piwo w tygodniu jest do godziny 20 i tyle.